możemy z tak zacnym gronem uczestniczyć w jego uroczystości. Dlatego w imieniu członków Chóru Mieszanego Echo, działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury, pragnę bardzo, bardzo serdecznie przywitać zacne tutaj grono. Myślę, że będzie to nasza dedykacja dla Państwa z okazji tak zacnej uroczystości. I pragniemy w naszym krótkim koncercie zaprezentować sześć utworów. Rozpoczęlibyśmy pieśń Moja Piosenka, następnie byłby blok trzech pieśni ludowych, Ziemia Moja, Szumi Jabor Szumi oraz Anieta Ptaszyna. Myślę, że warto też dzisiaj wspomnieć naszych ojców i dziadów, pradziadów, dlatego chcielibyśmy również zaśpiewać piosenkę znaną na ziemi cieszyńskiej Ojcowski Dom i zakończylibyśmy akcentem religijnym, śpiewując psalm 150 Chwalcie Pana. A myślę, że mamy za co chwalić i dziękować Panu, bo tak jak tutaj było powiedziane, obchodzimy 90. rocznicę Święta Niepodległości oraz pamiętamy, jak nasza ojczyzna była 123 lata pod zaborami w niewoli. Dlatego szczególnie chcemy wychwalać podczas tego jubileuszu naszą kochaną ojczyznę. Cóż jeszcze mogę dodać, że kierownikiem od 31 lat jest nasza pani Adwinta Biega-Sikora, że tam jeszcze jest również kierownikiem artystycznym naszego chóru. Także pragnę z tego miejsca podziękować za wytrwałość, że przez 4 lat prowadzi i myślę, że jest bardzo dobrym powodzeniem nasz chór. No cóż, ja tylko jeszcze, mili Państwo, powiem tylko tyle. Przed Państwem Chór Mieszany Echo.